Oni mają czuk! Odwrót, odwrót! Dobra, dobra, robimy tak. Zrzucam kogoś. Zrzucam. Zrzucam kogoś na te plejty. Skocz ktoś tutaj, skocz ktoś tutaj. Teraz? Teraz, 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 teraz. Przeżyj! Przeżyjcie! Yo, kierowniku, nigdy o to nie proszę, ale wyjątkowo dzisiaj. Zostaw lajka pod tym filmem, bo jest pro, dużo się dzieje. Długo go montowałem i w ogóle zajebiście, także dzięki i miłego oglądania życzę. Elo! Poprzednim razem na tureckim serwerze działo się trochę dymów. W pierwszej kolejności dostałem online rajda od grupki jakichś trzech typak, którzy nie zrobili tego zbyt dobrze. No zamknij to mordę już! Później, przechadzając się po mapie, nad Skorpionem odkryłem, że teamek jakichś trzech randomowych gości ma Skybase'a. Próbowałem sobie robić wtedy podbudówkę po blimpa, miałem wtedy dużo PvP z nimi i okazało się, że to są goście, którzy homują podczas PvP. Hej widzowie, zauważyliście może pewną anomalię w momencie, w którym mówię padło mu się? Dobra, padło mu się. Ja też. W tamtym momencie postanowiłem sobie, że po prostu ich zrajduję. Później rajdowałem sobie dużą metalową baskę, którą gdzieś tam przypadkiem odkryłem, zgarnąłem z niej fajny profit. I z ważniejszych rzeczy to by było tak naprawdę na tyle. I niestety ostatnia już część przygód z tego tureckiego serwera i można by powiedzieć, że wielki finał, czyli rajdowanie wszystkich Skybase'ów, jakie tylko na tym serwerze zostały przez nas znalezione. Nie, jest jeden gość, co lutuje. O, jest drugi, jest drugi, jest drugi. Tak, będzie wchodzić wieżę. No i nie mów, dziweczko, że schomujesz może mi. No nieźle, pan admin. Dobra, jeden dead. Drugi dead. Pro! To było jakieś duo. Ten miał itemy, tamten drugi nie bardzo. Hej koteczku. Idziemy jeszcze sprawdzić drugiego gościa, on też tutaj coś miał, miał explo. W poprzednim filmie mówiłem wam również, że nie mam najmniejszych szans chcąc zrajdować tego Skybase'a, a najlepiej na online samemu, więc potrzebowałem jakiejś pomocy. Tym oto sposobem na serwer wszedł do mnie Kapon i zaczęliśmy sobie na razie biegać we dwójkę. Wierzcie, że trzeba zniszczyć serwer Polakami takimi jak ja. Jak lepnie ktoś do ciebie nagle spizdy, to się nie jeździ, to będzie pewnie admin. I powie ci, o, oh, hello man, you nice plane, nice plane. Podoba mi się. English. What's your ping? A przecież jest po hebrajsku jakimś. Ta. Jeden ci idzie pod górkę. Widzę, widzę. Bambiszek. Się nie widzę. O, tu jeszcze jeden był. Chciałem go zneutralizować. Nie wiem, dziwny serwer? Chłop z nieba zeskoczył na Milkę. Czyżby nad Milką był jakiś skybasik? U mnie. Trzech typa. Ty, widzę. Żyję jeszcze. Ja też dostaję plecy z wieży, mili. Biegnę do trzech ciebie. Trzech leży. Co? Ale posypali. Nie, ale że... Co jest, kurwa? Ale tu leży lutu, stary. Czekaj, idę do ciebie, idę. Idę. Wow! Wow! Dalej. Wow! Dalej. Wow! Kolejny mapelek na fullu. Co jest, kurwa? Kto to był? Wchodzisz na serwer, to ci od razu wybiega takich trzech podstawów. A ja to walę konia, lutuję Semilkę, same bambiki tu do mnie przybiegają. Nie wiem, co tu zbierasz, tak szczerze. Nie wiem, ja wiem, że muszę pozbierać trochę skrapu. Dobra, strasznie szybko tu przybiegli. A tu jeszcze mogę być. Albo na przykład biegał... O kurwa, padłem. Dobra, TPA, kok. No, zbliża się jakiś wojownik. Ta. Jeden dead. Drugi dead. Jest kolejny. Za drzewem. Ma wprost się. Leży. To pojawia widzę, się. Widzę. Dobra, on gówno ma. Oho. Leży. Ja leżę. Co wiem jednego. Stepni. Jest prawo. Widzę jednego. Dead. Widzę jednego. A semi ktoś ustawił. Dead. Drugi. Padł, dobra. Zrobiłem go, jak coś do tepni. Na takich serwerach, gdzie masz i tak typa. To one nie są złe, tak szczerze. Nie ma freezów na mapie. Nie są złe, to prawda.
O, że tam chłopie w wodzie płynie. O i tyle było. Jeden dedek. Drugi dedek. Ten tłumiczek na bronię. Trzeci dedek. Nie chcę się strzelać. Pojebani. I po tym PvP byliśmy bardzo, bardzo dużo itemów na plus, jednakże ci goście chyba troszeczkę nie byli zadowoleni z tego, jak bardzo w pizdę im się otrzymało. Yo! What's poppin? Players speak, use cheats? No. We hate cheaters. Yo, basically I have channel on YouTube, so we can check it out. So... Players speak, you're for cheater, using for cheater. Okay. Next 10 or 20 minutes I see you for lunch, okay? Okay. Nie wiem, co on teraz powiedział pod koniec. Okay. Nie wiem, to też nie. Ale ze... Chłopy po jednym PvP mówią, że jesteś odpalony. Piękna sytuacja. W ogóle sprawdzanie admina. Depa się do ciebie i mówi: o, bo oni mówią, że cheatujesz. A ty mu mówisz: nie cheatuję. A mówi: okej. Odmawia narratora. Dzięki za info, bro. No tutaj raczej będzie łatwo. Jestem z diving tanka na pewno. O kur... A to już jest ich baza, to już ich bazy, widać. Tak. On z bazy jebał, dobra. A dwóch z trzech zaskoczyło już. Mhm. Pierdoleni. Tylko co z tego, że oni skaczą, jak oni, wiesz, i tak mają... Dead jeden. Ale głąby. Nie sądziłem. Jeden wchodzi od dołu. Zobaczcie, przez kołpak skacze biedny na dole. Ja nie widzę stąd, ale wierzę ci na słowo, przysięgam. Tu już jest limit tlenu, a oni do góry jeszcze w chuj. Musisz no tam, gdzie jesteś, zrób plejty obok. Mi się już skończyły plejty, wiesz? Ale jak oni tak biegają, ta baza też nie jest jakaś mała prawdopodobnie. Jak tak na nich patrzę. Tam gdzieś nie renderuje lud cały. No pewnie tam, tak, no. Ale powiem ci, że ta baza nie jest taka mała. Tam widzę dwa pięterka, bo gość po laderku wchodził, a nawet trzy pięterka są. Cztery co najmniej. A, rozumiem. O, teraz się trochę więcej tej baski renderuje ich. Czyli oni nie mają wszystkich rufów? Właśnie nie wiem, czy to się nie renderuje. Ale mają dwa skybase'y. Nie, no niektóre rufy się renderują, a niektóre nie, imo. W sensie, bo zobacz, bo tak by się chyba wszystkie zrenderowały, te najbliższe. Podczas stawiania plate'ów tak naprawdę nie działo się nic specjalnego i dlatego właśnie mało co wam z tego wszystkiego wrzuciłem. Cała akcja trwała z jakieś półtora godziny mniej więcej, nie było nawet PvP, podczas tego my po prostu cały czas budowaliśmy, jeden stawiał plate'y, drugi w tym czasie je ścinał. To co się udało zrobić, to wybudowaliśmy się nawet nad poziom ich baski, nie byliśmy w stanie zobaczyć jej całej, ale mieliśmy pewność, że tak, ona tam na pewno jest. Po wybudowaniu plate'ów wyszło tak, że się logaliśmy, ja wtedy już grałem pół dnia, poszedłem sobie zrobić przerwę i wróciłem w nocy. Hejka na glejka, widzowie, jesteśmy troszeczkę później, ponieważ jesteśmy w nocy, ja mam w sumie teraz taka godzina, że jest pierwsza, ja jeszcze o tej porze nie chodzę spać oczywiście i sobie siedzę po nocach, z reguły się nudzę i lubię farmerkę nocną, w sensie lubię sobie czasem pofarmić w nocy, no i wbijam sobie też tak tutaj, o, autko jest na milce, a czy ktoś nim może przyjechał, wbijam sobie o pierwszej i patrzcie kto siedzi. Siedzą moje ulubione ziomeczki ze Skybase'a. Coś szczekali na czacie, coś pisali offline, a reszta jest w ich języku. Jednakże serio istnieje jakaś szansa, że oni mogą się bać jakby offline'a ode mnie? Po tym co robiliśmy, oni wiedzieli, że to my stawiamy plejty, no bo ich tam zabijaliśmy, więc znajomniki wiedzieli, że to my. Kolejną niepewność, się zapytałem czemu te parę, so please accept, please I'm new player. Ja mu napisałem, że chcę wiedzieć na pewno gdzie jest moja baska, please help, no. Okej, mega uczyniony. Pro! Poza tym, razem z tym dragonikiem, który teraz mi poleciał, mam do dragona 4 boksy, a tutaj... o, crosscope, pro w chuj. Tutaj rajdowanie jest totalnie, Nie wiem. Dobra, ogólnie tu mam na sobie jednego dragona i tak mi się totalnie randomowo przypomniało, że była tutaj baska, która miała drewniane wole i była taka, wiecie, pół na pół, trochę drewno, trochę metal, że w sumie mógłbym ją obczaić. Tak, to jest all open, więc wezmę sobie po prostu tego dragona. A,
No coś mi tu kurwa nie pasuje. Czy to nie będzie floor base? Sprawdzę. Aha. Łatwo. Widzę, że... Dobra, ale mimo tego, że know-how jest posiadany, to te... Gra tutaj ktoś w miarę mądry. W sensie, wiecie, mają baskę małej wielkości, to mają porobione boksy, żeby właśnie móc spokojniej spać i na 100% wylogali z lootem. Raile w sumie opłaca się zbierać, więc zajebie im te raile. Okej, okay, a więc jedyne co mi pozostaje, to załadować loot na siebie. Oczywiście detonatory biorę wszystkie, ponieważ wszystkie są ważne. Bierzemy na siebie ceki. Obawiam się, że w ogóle może mi weku nie wystarczyć miejsca na to, co ja tutaj mam. Ale już chuj z tym. Tego boksa się na razie pozbędę. No i tak naprawdę w nocy nie działo się nic więcej. Zabrałem wszystkie najważniejsze itemki na siebie, lognąłem i wróciłem następnego dnia. A następnego dnia troszeczkę się pozmieniało, bo mimo iż wbiłem na serwer o godzinie 12, od rana grał już ekspost z Caponem i mieli nafarmione dużo itemów. Przede wszystkim ogarnęli diving tanki, które były nam potrzebne do zrobienia generatorów, oksy, żebyśmy mogli w ogóle tam do góry budować się, albo na przykład ogarnąć sobie helkę i postawić na niej ten generator. Do tego oczywiście dofarmili dużo więcej explo, granatów i tak dalej, no tak naprawdę wszystkiego mieliśmy o wiele, wiele więcej. Kto? Czemu mamy gili siatką? Because we hide our base. Yeah, it's really... Smart, bo wtedy nie da się chyba... Wtedy się nie da chyba zeskanować tych. TP mi, bro. Like boom boom here. No, just boom here. You... Oh, man. Ale I have Dragon Fang boxes. Okay, no, kto pytał? Wait, bro. Hello, bro. Look, two back. And I'm gonna show you another base, okay? Okay, no problem. We can write every base. Don't even try speak this Polish dog language. Whoa, what a shitty loot. Whoa, blowtorch. Give me the okay. More maybe. Shitty loot. No, that's amazing. More. Oh, glue. Take glue, yeah? Take glue. Yeah. Glue, much. very good loot. Bro. Ha, stupid monkey. Don't call me that, bro. This base is not rided, bro. Bro, I rided it yesterday. No. Yeah, no. I rided it yesterday. Bro, no. Yes. Trust me, no. Bro. Look, I know there is a lot of Look how many lockers there. Man, nie, ale tak poważnie, rajdowałem to wczoraj. Oni musieli w takim razie grać w nocy. A to jest 20 lockerów, stary. To jest full... Naprawdę? No tu masz... O, dostawili w chuj! Oni byli jackpotem. Dobra. Wczoraj. Czekaj, wracam home, idę po ceki. O, look. Wow, they... Wow, 4 bucks, you know? Yeah, I know. Players. They just... nie no, tak serio? Ja wyjebałem tutaj tę ścianę wczoraj. Lutrum dalej w tym samym miejscu. Oni się naprawdę nie nauczyli, że wczoraj stracili jedno. Yeah. Oj. No nie wiem, jak już to uderzyłem. Yeah. You miss one locker, bro. Here. Dobra, tutaj dodanie nic nie będzie. Po tamtych rajdach mieliśmy chwilowe zniechęcenie do gry na serwerze. Dlaczego? Admin usunął plejty, które budowaliśmy dzień wcześniej z Caponem i szczerze mówiąc nie chciało nam się robić tego drugi raz. Postanowiliśmy, że będziemy szukać helki, albo ewentualnie spróbujemy namówić admina, żeby sprzedał nam helkę. No. Can we trade? I need helicopter. We can give you some items for heli if you want. No, sorry. Admin help you. Okej. Okay. Po co adminowi item, który abuzuje? Wytłumacz mi. Po co abuzującego? No kurwa, chodzi mi o to, żeby było sprawiedliwie, że respi nam helkę, ale oddajemy coś za to, czaisz? Chodź, zrobimy sobie opening baski. Nie mów o tym nikomu. Targowanie się z adminem o helkę. Ok. Dobra, ale jak... O, K7. Dobra, może być nawet 1.7. Nawet 1.7 dolara mu zapłacę. Tak jak wcześniej, pan admin nie chciał nam sprzedać helki za itemy, kiedy mowa była o dolarkach i skinach do unta. Z wielką chęcią sprzedał nam Hinda.
Kupiłem go za parę skinów, szczerze mówiąc nawet nie wiem jaka była ich łączna wartość, ale dla kontentu myślę, że było warto. My computer. Bad. No problem. Trzeba pilnować instant tej helki, żeby nikt nie przyszedł jej rozwalić. Lecimy od razu, ja stawiam genę i lecimy tam od razu. Yes. We ready. Zrespił. Dobra, lokujcie. S. Thanks, man. Dobra. Very nice, admin. Very nice. Dobra, obudujcie helkę. Thank you too for nice kids. Yeah, no problem. Turki. You are from Poland, yeah? Yeah, cool, yeah. Yeah, I am too low the Poland for CSGO players, that's that. Yeah, Pasha biceps, you know? Pasha biceps. A ja to zdejmuję. Tak. Okay, go on. Okay, bye. A jeszcze ta komunikacja z nim. Yeah, Pasha biceps, yeah? You like. No czemu ten brzydki reszek się teraz odbył? Spytam ile jeszcze za cokie wam braknie. Zdawało się za 3 dolarki. Wyjebane. Jak zrajdujemy ich, satysfakcja będzie warta z 20 dolarów przynajmniej. O, teraz się chyba... Są w środku. Ta. Nabiorę wysokości zanim to zrobię. Żeby tylko nie rozkurwili Hinda, nie? Dlatego chcę najpierw wysokość nabrać. Nad nimi, nie? Być. Nie wiem, czy oni nie mają pod limit. Nie. Oj, it's big. Zeskoczyli akurat wszyscy. Co się stało, ty? Nie, stało, są w środku. Jak to? A, zauważyli chyba. Oho. Dobra. Mamy teraz problem. Lecę może, co? Już mi po prostu helki nie stracili. Ty patrz, tutaj na prawo są plate jakieś. Rufy. To jest jakaś baska na prawo. Prawo, skręć w prawo. A to, faktycznie. Aha. Kurwa. Ale pod nią podlecę. Jak będę miał na nie widok, to je rozwalę. Dawaj. Padło. Ale szybko padło. Wyrwać z limit od razu. Ony to jest przy samym limicie. Mhm. Pamiątki. Dobra, czołkiem się... Spróbuj tak idealnie podlecieć, żeby się dało wyskoczyć. Nie. O. Czekaj, wyskoczę. Hint, łap go ktoś. Pro. Dobra, to, o Jezus! Ile tu jest stary lokerów? Czekaj, walnę jakiś jeden randomowy loker, zobaczymy czy jest loot. Nie, lepiej to strzegło. Czekaj. Coś będzie. Ty. Ej, Gane! Kurwa. Chce czwórka tam leży, ej. Tak, ale ja padam. Home. Tam nie ma Gane. Zaraz stepnę do ciebie, kurwa. Wow, pro. A co ty chcesz, ty? Pro w chuj. Yo. Budzisz mi tu. Dobra. To już się tlen traci. Są synterki. All dead. Nie, jeszcze to. Dobra, zadajcie tu genę. All dead. Elo. Dobra. Walnę jedną cekę tu. Dobra, ale po jednej wali naprawiamy. Ej, co? Chłop! Co jest? Wal to szybko! What the shit! Dobra, najpierw Cześć. Lewo. Dobra. Właśnie tego się bałem i degenerator włączyć nasz. Ale akcja. Chyba nawet nie obite jest. Nie pokazuję, że naprawiam, a ty, bo na grupie muszę być. To nie powinny jeszcze paść te. JK? Masz się parasolkę? Nie mam. Essa? Dobra. Tu jeszcze walni, pa, tu. Nie, ten rów teraz padnie. Czekaj, najpierw trzeba dobić te rockery. No nie, właśnie padnie więcej od splasha tych rockerów. Zawsze gdzieś amunicji. Okej. Okay. Rocket launcher. Oj, tak, baby. Rokecik, ammo do dragona. Ryle sobie zbieram. Więcej ammo do dragona. Pro. A, tu są dwa te naraz, pa. Nie, tu są jeszcze lockery. Ej, tu były ukryte lockery, pa. Pro. Tu ukryte dwa lockery. Dobra, dobijamy to już. Granaty. Do który? Okej. Okay. To te rozwal, pa, te z tyłu. Alicki, ammo. Nasz tu box do dragonu.
się explo. Jedno chociaż. Wow! Tak gdzie drawki, ja się pytam. No właśnie, drawków nikt nie ma tak naprawdę, no. O, sticky! Mam go. Granat Steelka. Box Cycala. A coś mogło polecieć, ale ja i tak to wyłapałem, bo to się gliczuje, nie? Gówno. Grizzly, matamka. I w taki oto sposób mała przypadkowa baska okazała się bardzo profitowa, fajny rajdzik. Jednakże nie można było zapomnieć o tym, co było naszym prawdziwym celem, więc wróciliśmy się do Skybase'a tamtej grupki trzech typa i trochę się zdziwiliśmy. Dzisiaj rajdujemy Skybase'a za 3 dolary. Na ten rajd wydałem 3 dolary. Zapłaciłem Durkowi 3 dolary. Za helikopter. Dlaczego ja nie widzę tej bazy? No bo właśnie to na prawo rynduje. Jeszcze trochę. Na lewo jest skorpion. Ciut lewo. No to jest nad skorpionem zaraz ta baza ich. Gdzieś lewo, dawaj lewo. Dobra, prosto trzeba po prostu. Zaraz to czemu są nie, czekaj, bo my już jesteśmy. Oj, nam się chyba trochę po prostu zleciało w dół, wiesz? Ty, to są przecież plejty od ich? Co się stało z ich bazą? To się stało z ich bazą? To były ich plejty. Tak. Nie gadaj, że nim bazę przeniósł. Bo oszaleje, chyba. Kurwa, Emeradmin, hello, please, move our base. We are scared of getting raided by group of Poles. Jestem. Ja jest... Czekaj. Dasz radę? Włączyłeś czy nie? Tak. Tak. Pro w chuj. Kocham tą grę za to. Ale akrobata. Akrobata. Okej, czyli wprost nam chłop pisze, że jest kurwa czarodziejem, Harrym Potterem i bazę zniknął. Fakciam. Naprawdę, uwierz. Czekaj, Imanagel put Perez Peso. Uwierz w pogańskie peso. No, jak sobie. Ja wierzę kurwa w pogańskie 3 dolary za SVIP-a. Będzie wszystko kosztuje 3 dolary, a jak się stargujesz to euro 50. Nie wiem, ciekawe co odpierdolili z tą bazą. A pierdolę, nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak już ogarnęliśmy Helkę, to kurwy rzuciły zaklęcie na swoją bazę. No nie wiem. Po magicznym wyparowaniu tamtej baski, jedyne co nam zostawało to tak naprawdę latanie Hindem po mapie i szukanie nowych innych bazek, albo nowej bazy tamtych typów, bo istniało duże prawdopodobieństwo, że admin im ją przeniósł. W międzyczasie znaleźliśmy jakieś małe 2x3 z metalu, więc od razu je zrajdowaliśmy. Patrz, jakie plejty nam zrobili. Ty, pro, walimy... Walimy to cekami od góry? No, cekki nie. Ja mam dużo granatów, ja mogę granatami to walnąć. A nie lepiej cekami? Ja, nie, shadowkę, ja mam shadowkę. A ile masz rally? Masz dużo rally? Odsuń się, tam walnij, że ty jesteś. He, pro, o kurwa! Ale stąd! Ja! Ale tymi lockerami będziemy wychodzić, tego nie rozwalamy. Tu, tak. Ceki tutaj, gdzie jest zestakowane. Tak. Ja to granatami obiję najpierw, czekaj, ja to granatami obiję. Mam 7 granatów. Dobra, wale. O ja pierdolę. Ale jackpot. Tego ja się nie spodziewałem. O, jest coś lepszego, czekaj. Ja się tu dobiję. Kto ma pod... A ja mam dragona. To czekaj, dobiję. Dobra, czekajcie, ja dajcie mi... Czekaj. I mi dajcie walnąć hit. Dobra, wal. Dobra, ja to podobijam już. Tak. Dragona. Box. Dragon kolejny i box. Steelki, ammo. Tam box kolejny. Ja pierdolę. Ale jackpot. Masz rejle kapo. Jestem fanatykiem. Ale jackpot. Dobra, warto do końca. Jest jaki? O, dwie ceki. No jest, ale fajny proficik rajd. To mi się podoba. CD to sobie podniosę. Jak sami widzieliście, to był kolejny profitowy Skybase, jednak to nie było wciąż to, co chcieliśmy zrajdować, ale też wciąż musieliśmy poczekać, bo znaleźliśmy też inną baskę, która była za Paradise'em, metalowa, kilkupiętrowa, więc też poszliśmy ją od razu zrajdować. No nie, no ta baska musi zostać zrajdowana. On ma rację.
Nie ma tutaj innej opcji. W sumie tam nie. On jest całkiem prawy dolny mapy. Dobra, no zapraszam tutaj kogoś do mnie, ja się hamuję po ceki i tak dalej. A jeszcze przeskanuję. Myślę, to. Że mam na sobie 40 Riley i 3 ceki. Pokoje są porobione, wiesz? Ale są. Więcej Exego Pro. Dobra, reszta mało ważna. Nie, może się naładować. Nie wiem, w każdym razie jeszcze tutaj są te dwa lokery w sumie. Ale gówno. A, nie ma. A, bo te drzwi były po prostu. Caka? Fajkal, ceka, sticky. Dwie ceki. O, no i zajebiście. A, no i fajno. MR-ki piskus i lądowania, którego go nauczyli w taktycznym oddziale. Tak się to zaskoczyło, ja przy szkole nie znałeś. Dobra, wracam home. Niestety przy lataniu przez około godzinę po mapie totalnie nie mogliśmy znaleźć bazy tamtych typów. Ja musiałem wtedy lognąć na jakiś czas, reszta ekipy przez, nie wiem jeszcze, może z pół godziny dalej latała po mapie i szukała tamtej bazy. Totalna pustka, baza po prostu wyparowała i nigdzie jej nie było. Po 3 godzinach wróciłem na serwer i na początku sam próbowałem polatać hindem i poszukać tej baski, jednak znowu nieumyślnie. I z pomocą znowu przyszedł admin, który cały na biało zaproponował mi, że za kilka skinów sprzeda mi info o bazie tych typów i do tego dorzuci jakiś mały bonus, który nazwał Raid Packiem. Tak, naprawdę za skiny kupiłem info o tym, gdzie typy mają Skybase'a. Wszystko dla kontentu widzowy. Do czego to doszło, że w skinach kupuję do jakiegoś admina na tureckim serwerze Helka, potem info o bazie typów. Właśnie. Ja pierdolę, dobra, co ja mu mogę dać ze skiny? Hert, mam jakieś powtarzające się? W filmie oczywiście nie pokażę, że za późno kupiłeś info. Nie, no będę o tym wprost mówić, mam wyjebane, no. Okay. Wszystko dla kontentu. Ty, właśnie dostałem raid pack. Patrz! Patrz! Ło, to świetnie, dzięki maniura. Niech nasza rasa żyje. Cine, Bedel, Kir, Kimis. Oni są pojebani, niech nasza rasa żyje. Cine, Bedel, Kir, Kimis to jest coś, co do nasza 40 jest warta Gina. Nie mam tych znaków. Turkumus, Cagla, Rdan, Caglara. Nasi Turcy są rabowani od klatek do klatek. Nie? Nie, no to co napisali teraz Sisi, Denise, Dokcy, blablabla. Ty do morza tak jak naszych 90 dziadków zrobiło z Grekami. Kurwa, piękne. Nie wiem, ale jakby rozpierdala mnie to, w jaką stronę poszedł ten serwer, że my tu gramy, farmimy, admin sprzedaje mi ceki za parę skinów, 3 osoby farmią dla nas na dodatek, ale bazy tych pierdolonych Turków dalej nie da się znaleźć, no chyba, że to info będzie prawdziwe, no. Wypowiedz nazwę, ty! Aż kurczkę napiszę. Wow! Ho, ho, ho! Ja chcę rakietę. To dla was. Dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina. Ej. Jest Explo, więc ogólnie jak chcemy, to można też z rakiet rajdować, tak w sumie. Ja wziąłem rakietę. Tak! To nie jest opłacalne! Wait, MR Hephaistos. Oh, how are you? Oh, hello, my friend! Yo! Hello! How are you? We going to war, you know? Yeah. We going to kill some Turkish players. I see. 1, 2, 3, 4. Yeah, a lot. Five. We are Polish army. call the jeans. Call the jeans. 1, 2, Dobra, wsiadajcie. Hello, have you ever heard about FPA? We are FPA. FPA. Open the heli, I told you. Leć. Yeah, thank you. Dobra, admin leci z nami. Essa. I see your wife.
Polecimy. Polecisz czy nie? Oni są popierdoleni. Oni są, for real są popierdoleni. Kurwa, głębiej posłyszał tylko po turecku. Tureckie FPA. Mamy, jest baza. Dobra. Chuj wie czy to jest ta. A to jest gówno jakieś, po drewniane. Ale nie poprawnie. Nie, jest tam typ, tam był typ. Dobra, faktycznie tam ktoś jest. Oh man. Do kogo trapać proszę czego? Oni mają czuk! O kurwa! Odwrót, odwrót! Kakać? Oni mają czołg! O kurwa! What the fuck! Dobra, dobra, robimy tak! Zrzucam kogoś na te plejty! Skocz ktoś tutaj! Teraz! Przeżyjcie! Żyjemy. Dobra! Zhomuj ktoś po tego! Pogryzli i jebcie im czołg! Connor albo Expost, jeden niech homuje. Ja zostanę. Connor, tepaj! I tepaj siusiaka! Leży jeden. Nice! Rozpierdolcie im ten czołg! Daj, wyjdź i podleć! No ja się boję, kurwa! Ej, giniemy tu, my tu zginiemy! Aha, czekaj, bo wy nie macie tego, nie, o kurwa! Gaskan. Ja mam pustego! Ej, ja tepij już z paliwem! Tepij z paliwem, Expost. Ja mam puste. Gdzie na nas lecicie? O kurwa! Nie no, jesteście... Gaskan szybko do nas! Akceptuję. Nie pytajcie mnie, co ja tutaj zrobiłem, jakby... Nie wiem. Stało się. Muszę wysokość najpierw nabrać. Zostawię bokiem. Daj ty. Leży. Locker się przydał. Albo my nie mamy, o kurwa! No nie mamy budynku w ogóle. Dobra, ten kto siedzi z przodu, niech się na tył przesiądzie lepiej. Już celują w was. Oho! Gryzlak. Dobra, manewr... Nie wiem jak, musicie... O kurwa! Jak będzie. Dobra, nikogo nie ma na dachu. Dawaj na dach, szybko, teraz. Prosto, w chuj. Pierwsza brygada. Wychodzi! Wychodzi! Akceptuj ktoś. No dobra, leży. TPA. Grizzly. Bro, w chuj. TPA retu. Dawaj jeszcze raz. TPA. Idę home po ceki. Oni to gówno mają. Dobra, ja tu walę już rufa. Walę rufa, bo mam dragona. Odsuńcie się. Nie, co ty robisz, Connor? Nie. Kłaczę. O kurwa. Wojna. Leży. Dobra. Dajcie ammo, please, ammo. Masz. Odpadły? O, ceka tu była. Dzięki. No ale mają lutrumiki. Dobra. Szybkie wiercenie. Ja mam jeszcze jedno. Walę cekę. Cześć. Wow, ceki. Walę cekę. Expo, zasuń się. Ceki kolejny. Uuuu, ale ten. Tak, po co tak biednie? Nie, bo ci za te. Dajcie cekę jedną. Generator padł. Ej. O nie! Duszę się! Co mi się odjebałem? Generator potrzebny. Generator! Ej! No jest! Wielki dziurę! Dobra! Ej, czekaj! Czekajcie! Ej, zgryfujmy im to. Tak, dawaj. Ja to gryfuję, jak najwięcej kładę. Dawaj. Póki mamy czas. Gryf w chuj. Rufy. Rufy. Cicho. Odsuńcie się. Wszyscy co... Dobra, ja biorę lewą stronę ratu. Ja prawą. 100% powietrza. Dobra, ja lecę! Essa! Piękne to było, dla tej chwili było tu warto pograć, kurwa. Pierdolę. Jak oni tam z czołgu do nas nawalali. Piękne to było piękne, naprawdę. Ja specjalnie darłem mordę dla klimatu. Przyrzekam, specjalnie darłem mordę, nawet nic nie robiłem. Kamo jest w bazie, ty. Go kamo. Dobra, ja mam pomysł, ja już mam pomysł. Wiem już co zrobimy kamo.
Powiedzcie mi, czy są gdzieś jeszcze eksplodować? O, są. Ja mam jeszcze na sobie cztery ceki. Daj mi je. Kawa leży. Dawać, tepa Konor. Tepam do Konora, tepaj, akceptuj mnie. Ja do repu, ja do repu. Tepajcie wszyscy. Ja do hibiskusa. Budował se dach. Wiercimy mu to z roketów. Dawaj, dawaj, dawaj. Będzie na dole. Będzie w szoku, chłopaczyna. Wchodzi. Ta. Leży, leży, leży. Dawaj, dawaj. Nie przejdą. Nie od dołu. Nieważne, Boże. Co, czy to ważne? Piękne. Dół, dół jeszcze. Dół, dół, parter, parter. Nie podchodźcie za blisko jeszcze. Góra, góra jeszcze, górę walnij. Dobra, nie mam roketów. Nie mam roketów. O kurwa, to jest bardzo duże expo. Tu akcept. A, cię zabiłem czy co? Admin, 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 admin. Admin. Czekajcie. Idę jeszcze na home'a. Wal mu fundamenty. Elton John. Proszę odejście, odejdźcie. Ma ktoś dragona? Ja mam. W sensie nie mam dragona, a mam tego. O! No dobra, już tego nie odbuduję, jeszcze mu górę jebnę. Odbuduję, odbuduję. Aha, dobra. Słuchaj, jeszcze jeden. Dobra. No jelon. Baza Camo była dosłownie ostatnią bazą na serwerze, którą można było zrajdować. Nie mieliśmy pojęcia, gdzie są jakieś inne bazki do rajdu, chyba że były idealnie, perfekcyjnie schowane, że ich nie zauważyliśmy, co jest raczej mało możliwe, bo byliśmy dosłownie wszędzie. Po tym wszystkim, jedyne co nam zostało, to trochę zabawy i zrajdowanie naszej bazy. Nice, PvP! Manewry, manewry, cześć, unik robię. Pali się, pali! Dobrze, 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 wygraliśmy. Tepa jak spost. Tepa su. Tepa jak spost. Co ma, ma ktoś roketa, bo mi rakiety jeszcze zostały. Ej, nie, ekspost. Ej, retu, ja mam pieceki, ja mam pieceki, macie. Mi zostały dosłownie dwie już. No. Idę to, idę to. Ja mam nawalił to. Piękna sprawa. Tyle było z tej naszej baski. O, champ. Ale lootu, ale lootu. Całą trzeba zwipować. Patrzcie te ceki normalnie teraz. TPA siusiak, depnij. Ja mam 3 miejsca, no. Admin, admin, admin. Ja mam 3 miejsca. No co się było? No co się było? Hello, man! Nie zabijajcie go od razu. Hello, hello, no nie! Debil! Czego nie rozumiecie, w nie zabijaj go, kurwa. Willy? A, tak. Ooooo. Odpił się. Zespił? Odjedźcie, odjedźcie nim. Do tyłu. Dobra. Nie, bro. Mafia. Morda, furasie, animowcu. Hehe, essa, no i baska zwipowana. Akceptuj komuś. Siadaj, kurski, jeszcze walni. Tutaj podbiegł, podbiegł do przodu. Resp the rackets. Admin, bro. Admin, can we have jets? Eight jets, please. We gonna fly. Launcher. No, jets, no plane, like boom, boom, like in the jet, jet. Ale penta została zrobiona.
tym momencie nasza baska została zwipowana do końca. Skończył się cały vibe i szczerze mówiąc, zajebiste to było. Jakby na tym randomowym tureckim serwerze zrobiliśmy dosłownie wszystko. Rajdowali mnie na online, rajdowali mnie na offline. My rajdowaliśmy na online, rajdowaliśmy na offline. Robiłem hordy, rajdowaliśmy skybase'y, lataliśmy Hindem, rajdowaliśmy rokietami, było dosłownie wszystko. W każdym razie mam nadzieję, że ta seria z tureckiego serwera wam się podobała. Wielkie dzięki dla tych, co dotarli tutaj do tego momentu na sam koniec. Jesteście pro. Wielkie dzięki za to wszystko. Wielkie dzięki za lajki, komentarze i wszystkie viewsy. I to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach, które mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze. Ej, hipisku, schodź tu. Po co? No chodź. Z rakiety dostałem. No ładz, troll. No co? No świetnie. To co, wojna, wychodzimy z grupy, wojna!